wspominam się właśnie po kajtowych przygodach, w kitesurfingu, wybieram się na snowboard. Jednak lubimy ciepło, ale zimy to lubimy. Moja deska jest troszkę zajebana. Będę ją smalował żelazkiem. Jak pamiętacie, kolor lepiej zabezpieczyć to smarem. Mamy kilka rodzajów smarów. Czerwony to jest, jak jest w miarę ciepło. Żółty, jak jest tam minus 5, minus 6. A na siarczyste mrozy, taka zielona. To jest tak, że im jest najzimniejsza temperatura, tym jest twardsza. Na temperatury ciepłe jest taka bardziej jak mydło. No i potem można poznać do tego. Teraz weźmy potem żelazko i nasmaruję szybko. Dziękuję bardzo. Ustawiamy, żeby się za bardzo nie kurzyło. I jedziemy. Robimy to w ten sposób, że tworzymy ten sposób, że klikamy żelazka i przejeżdżamy tutaj, na tym się nie widać, bo to nie jest film, który tylko chcę smalować. To jest film, który pokazuje, że trzeba usprzętywać. Bardzo. Mam większą rysę w tym miejscu. Zalać smarem. Znalazł metodę smarowania, zaoszczędzisz dużo smaru. Bo w innym wypadku, jak dasz za dużo, to no to potem będziesz musiał to zeskrobać, więc po ptokach. Oczywiście jest jeszcze uniwersalny smar, który da się jeździć, jak jest ciepło. Jak jest zimno, to nie chcę wyjechać. Dobra, i nasmarowaliśmy. Teraz deska wymaga, musi wysnąć. Musi przyjść do temperatury pokojowej. I tu mamy taką cyklinę. Po prostu nadmiar ściągnę. Oczywiście ciągnę w drugą stronę i tym sposobem uzyskam elegancką powierzchnię, która będzie śmiała. Dziękuję za uwagę. Oczywiście spotykamy się na stoku.